Od dłuższego czasu na ulicach Śradza można spotkać billboardy zachęcające mieszkańców miasta do życia w trzeźwości. To już od lat proponujemy promować trzeźwość i to jest jakby jedno z głównych założeń miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. I od czasu do czasu na taką właśnie formę promowania trzeźwości się decydujemy. Nie za często, żeby się to nie opatrzyło, niemniej jednak no, myślimy, że taka forma też może dotrzeć szczególnie do kierowców, którzy gdzieś tam przyjeżdżają. A właśnie takie banery przygotowaliśmy w dwóch wersjach, przede wszystkim na drogach wyjazdowych z Sieradza. Takich lokalizacji jest 5. 3 billboardy znajdują się przy drogach wyjazdowych w kierunku Złoczewa, Kalisza i Warty. 2 pozostałe są na Alei Grunwaldzkiej oraz na ulicy Piłsudskiego. Takie kulminacyjne punkty, tam gdzie dużo kierowców przejeżdża, tam gdzie dużo osób się przemieszcza, żeby jak najwięcej osób mogło gdzieś tam zerknąć i może zastanowić się. Do kiedy będą te banery widniały? Jaka będzie potrzeba? Myślę, że to jest taka sprawa otwarta i też nie chcielibyśmy, żeby się opatrzyły, więc za jakiś czas zdejmiemy, a może za jakiś czas znów założymy. To myślę, że tutaj nie ma żadnych takich sztywnych szablonów, zależy to tylko i wyłącznie od nas. Mieszkańcy także mogą zgłaszać swoje propozycje do Urzędu Miasta. Zawsze można zgłaszać. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby właśnie mieszkańcy nam podpowiadali. Osoby, które może przeszły jakieś trudne chwile właśnie związane z nadużywaniem alkoholu, czy swoim, czy członków rodziny. Więc zawsze można zgłaszać. Urząd Miasta jest tutaj otwarty na takie właśnie działania. Wystarczy zadzwonić na ogólny numer telefonu urzędu i poprosić z osobą, która się tymi zagadnieniami zajmuje i na pewno będzie pokierowana.